Kanał Koryński, XIX-wieczny cud inżynierii, oddziela Peloponez od kontynentalnej Grecji. Łączy on Morze Jońskie z Egejskim, skracając podróż między nimi o prawie 400 km. Plany utworzenia w tym miejscu kanału miał już władca Koryntu, Periander, żyjący w VII wieku przed naszą erą. Odstąpił jednak od nich po usłyszeniu przepowiedni słynnej wyroczni w Delfach, która ogłosiła, że powstanie kanału sprowadzi gniew bogów. Idea powstania kanału została wcielona w życie dopiero 2,5 tysiąca lat później, pod koniec XIX wieku. Obecnie najlepszy widok na niego roztacza się ze starego mostu dla samochodów. Przejeżdżając autostradą nie zobaczymy zbyt wiele, dlatego warto z niej zjechać i zatrzymać się w tym miejscu. Kanał ma długość prawie 6,4 km, a szerokość zaledwie niecałe 22 metry. Największe wrażenie robią jednak prawie 80-metrowe, niemal pionowe ściany. W pobliżu mostu znajdziemy tablice pamiątkowe poświęcone architektom kanału. Został on zbudowany w latach 1881-1893. Największy wkład w jego powstanie mieli dwaj węgierscy architekci, István Tur i Béla Gerster, którzy mieli doświadczenie w pracach związanych z tworzeniem kanału panamskiego. Budowa nie obyła się bez problemów. Francuska spółka, która miała zrealizować projekt, w międzyczasie zbankrutowała, a w dokończenie kanału zaangażowały się władze Grecji. Do dziś uznawany jest on za jedno z najwybitniejszych dzieł inżynieryjnych swojej epoki. Kanał nie stał się tak ważnym strategicznie szlakiem, jak przewidywano. Jego stosunkowo niewielka szerokość i głębokość sprawiają, że nie może nim przepływać wiele współczesnych statków handlowych i tankowców. Dodatkowo w ostatnich latach kanał kilkukrotnie zamykano na długi czas z powodu osunięć ziemi. Mimo to rocznie przepływa nim około 11 tysięcy statków, głównie mniejszych jednostek, statków turystycznych oraz jachtów. W październiku 2019 roku miało jednak miejsce wyjątkowe wydarzenie. Przez kanał przepłynął prom wycieczkowy MS Bremer. Była to największa jednostka, jaka kiedykolwiek przebyła kanał koryński. Prom ledwo się w nim zmieścił, mając po bokach tylko kilka metrów wolnej przestrzeni. Jeśli oglądanie kanału koryńskiego z góry nie przysparza Wam dostatecznych emocji, to możecie do niego skoczyć. Oczywiście na bungee. Przyjemność ta kosztuje 100 euro i na pewno dostarcza niezapomnianych wrażeń.